Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam, witam wszystkich gwintowników. Wczoraj 12 czerwca mieliśmy stream CD Projekt Red na Twitchu, także mamy nowe informacje odnośnie najnowszej aktualizacji, która pojawi się, uwaga, uwaga, wkrótce. Także nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie update. Myślę, że w przeciągu tygodnia powinien być. Także już powoli, powoli te zmiany wejdą w życie. Także troszkę mamy zmian. Wszystko, co powiedzieli Redzi, postaram się wam tutaj przekazać. Oficjalna lista jest na Gwint24, także wbijcie, zobaczcie sobie na spokojnie. Myślę, że aż tak dużo zmian nie ma w porównaniu do ostatniego live'a, ale myślę, że też troszkę istotnych. Więc na początek, oczywiście skrawki, jeśli tutaj macie, nie niszczcie tego. Karty rzadkie i karty zwykłe będą miały dwa razy więcej skrapów po prostu do zdobycia za zniszczenie takiej karty. Także bardzo dobrze i karty, które zostały znerfione później po aktualizacji, będziemy mogli zniszczyć i dostać 100% skrawków za taką kartę, więc można sobie kombinować, robić premium, kartę złotą i później dostaniemy 1600 skrawków, ale kto chce, może tak robić. Ja w sumie nie będę nic robił i tak dostaniemy troszkę tego bonusa. I co ciekawe, kolejny bonus ekstra. Gracze dostaną ekstra 30 skrawków za każdą beczkę, którą kupili w open becie lub closed becie, czyli zamkniętej. Nie ma znaczenia kiedy. Czyli tak, jeśli kupiliście 100 beczek, dostaniecie 3000 skrawków dodatkowo, także ciekawie. Czyli jak ja kupiłem 90, to dostanę 2700, serio? To by było niezłe. To by było niezłe. Zobaczymy. Czyli dodatkowe skrawki. Jeśli ktoś naprawdę sporo kupował, no to będzie miał dużo do robienia. I dodatkowo te karty premium, które zrobicie, no można się troszkę wzbogacić. Ale spoko. Troszkę CD Projekt poszło na rękę. Więc to jest pierwsza informacja odnośnie tych skrawków. Dostaniemy po 30 za każdą beczkę. Tutaj już omawiałem to wszystko. Wszystko jest bez zmian. To nie wszystkie oczywiście będą w patchu. Yennefer jednak będą te karty nadal srebrne. Ten jednorożec i Chironex, zobaczmy. One będą nadal srebrne, ponieważ zmienili działanie tego niedźwiedzia i ten niedźwiedź automatycznie nie będzie niszczył jednorożca ani Chironexa, więc mogą zostać srebrne. Użyją swojej umiejętności, a wtedy ewentualnie ten niedźwiedź je zbije, ale ten jeden punkt to już nie ma znaczenia, więc nie będą złote, tak jak mówiono to ostatnio. Teraz tak, susza zmienione z 3 na 2, Ragnarok też z 3 na 2, trzaskający mróz bez zmian, co ciekawe. Miało być w ten sposób, że najsilniejsza i najsłabsza jednostka, ale zostaje bez zmian, więc nadal moim zdaniem mocny. Gunter, już mówiłem, to jest remis. Skelegiski od prawej. Villain. Co ciekawe, Villain 4 punkty siły. To jest nowa zmiana. Akurat. No w większości taliach miał swoje miejsce i nawet osoba, która wygrała turniej Gwint24 w karczmie, no to miała w każdej talii chyba. Albo w 3x4. Chyba w każdej talii miała Villaina ta osoba. Także ciekawie. Villain 4. Ciri. Moim zdaniem za duży nerf. Chociaż też jest grana praktycznie w większości talii. Ciri będzie miała 5 punktów. Myślę, że powinni to wypośrodkować na 6. Byłoby w porządku. Na razie będzie 7. Sara w srebrnych kartach będzie miała 8 punktów plus 1. Janek będzie miał z 7 na 5, zobaczcie. Aż z 7 na 5. Gdzie ty jesteś, Janek? A nie, zwiększona.
Odwrotnie, odwrotnie. Sorry, źle przeczytałem. Zwiększona. Janek ma 5, a teraz będzie miał 7. W porządku, jest w porządku. Te karty są mało grane, tak szczerze. Wesemir. Wesemir będzie miał 7 punktów. Troszkę mały buścik. Niech będzie. I płoteczka, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjna zmiana. Z 5 siły i tak była znerfiona w porównaniu do zamkniętej bety, bo wtedy i z cmentarza wylatywała, i z talii. A teraz będzie miała tylko 4 punkty, więc taki Tibor może wjechać za 27 maksymalnie. No ciekawe. I też Ciri będzie miała 5 i 4, to jest tylko 9, a nie na przykład 12 punktów, więc to jest różnica, to jest różnica. Jedziemy dalej, teraz frakcja potworów. Czy coś tu się zmieniło takiego od tamtego live'a? Tak, Dagon będzie miał 6 punktów. Dagon 6, ukryty 5. Necker to już był, Nitral też, Duch Lasu też był, Baba Wodna też. Kairan Wran. Tu wiem, że zmieniła się Wiwerna, tak. Te dwa ostatnie, dwie ostatnie pozycje to jest najnowsza zmiana. Co ciekawe, tutaj Wiwerna. Dobrze, w sumie wiecie co z tą Wiwerną? Ogólnie wyrzucono właśnie tego bohatera i nie będzie już zadawała dodatkowych obrażeń, ale normalne obrażenia będą o 3, więc tutaj na stronie nie musi zachodzić warunek bohater. Myślę, że troszkę jest niedokładnie, bo oglądałem przed chwilą ten stream i tam było normalnie zranienie za 3, więc ona wjeżdża za 9 punktów. Normalnie tak jak było chyba w becie zamkniętej, tam chyba miała 5. Więc normalnie, teraz nie mamy tego bohatera i Wiwerna wjeżdża za 3. Harpia teraz ma 4 punkty. To jest i tak mocna jednostka jak na brąza, więc spoko. No i teraz jedziemy dalej. Nilfgaard. W sumie tak a propos, jestem już blisko tej 14, ciekawe, czy nam się dzisiaj uda. I teraz bardzo, bardzo duża zmiana Jana Kalwejta. Siła bazowa oczywiście 3. Teraz imperialne golemy pojawią się po umiejętności Jana. Po umiejętności, więc te karty mogą być oczywiście tej trójce. Czyli możemy nawet dostać 3 golemy, jeśli mamy pecha. I karty, których nie wybraliśmy, pozostają na szczycie talii. Tak, no wszystko jest w porządku. Tak. Czyli golemy możemy mieć w tej trójce. To jest bardzo ważna zmiana. Ale spoko. I same golemy będą miały teraz 2 punkciki siły. Tak? 2 punkciki? Tak. Zostaje tak jak było. Teraz dalej. Van Hemar, Leto to już było. Golem, Widz, już Tibor, Medyk z Vicovaro. Mangonella zwiększona do 6. Kahir zmniejszony do 4 punktów. Aktualnie. I Reinfar też do 4. On jest jednak mocny. Wyciąga niekiedy Joachima albo Cantarelle. Naprawdę Reinfar jest mocną kartą. Chociaż mamy sporo takich w Nilfgaardzie, ale to jest naprawdę też silne. Także tyle, te ostatnie tutaj zmiany. Widzę, że tutaj od końca, tutaj od rębaczy. Lider Królestwa Północy. Radowid. Siła zwiększona do 4. I teraz może również odblokowywać jednostki. Może odblokować jednostki. No to nieźle. To Radowid może jakoś będzie grany. Ale wtedy nie rani, nie? Wtedy chyba nie rani. Chociaż nie wiadomo. Zobaczymy. I z takich kolejnych zmian to tutaj właśnie zaczynamy od rębaczy. Rębacze teraz, no jedyna porządna talia, ale znerfieni o 2 punkty. Będą miały 4. Talar, nie można odwołać już jego umiejętności. No co ciekawe.
Zdobierz... Zatrzymaj jedną i wtasuj drugą z powrotem do talii. Ciekawe co to znaczy, nie można odwołać już jego umiejętności. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Kedweński setnik. Może być grany na każdy rząd, spoko. Jest ok. Pawetta, siła zwiększona do 7. Akurat mamy pawetę nawet premium, ostatnio wyleciała. I będziemy mieli 7 punktów. Adeptka z Arteuzy. 4 punkty. Odrin. 5 punktów siły i ciężka jazda. Burej Chorągwi. 3 punkty siły z 2. Ona miała tylko 2. Masakra. Kompletnie niegrana. No więc jest trochę buścik, rębaczy znerfiono, ale to w sumie słusznie, bo naprawdę to kosiło, to kosiło. Jeśli ktoś wjechał na 2 rundy z rębaczami bez odpowiedzi przeciwnika, to nie ma co zbierać. Skojatel. Lider Francesca ma teraz 6 punktów. I Tlina 4 to już było, strażnik to już wszystko jest. Wiem, że końcówka jest zmieniona od... Trapera z Dolblatana, tak. Traper z Dolblatana. To jest ten elf. Tu mamy 5 punktów. Komandosi z Gursinek, także troszkę można pograć pod Sheldona i Krasnale. Nawet można wrzucić, czemu nie? Będą miały 3 punkty i później, jeśli wjeżdża taki Sheldon, to mamy dodatkowe 6 i on się wzmacnia za 3, 9 dodatkowych punktów. No nieźle, nieźle. Także można popróbować tym Sheldonem z komandosami, bo to w sumie jest 9 punktów, nie? Tak, komandosi wjeżdżają za 9, to jest spoko, nie za 6. Siła Moren. Mamy tutaj 6 punktów. Bardzo mało grana. I Milwa aż 9 punktów. To ciekawe. No dobrze. Dobrze. Skellige. Tutaj nic. Czyli zaczynamy od... Łowca klanu Brovakar. Tak jest. Bardzo ciekawa karta. Cały czas zmieniana. Nie jest już weteranem, po odzuczeniu na cmentarz wraca do siły bazowej. Aha, to już było. I kolejna karta, która nie jest weteranem, Straż Królowej. Ale będzie miała siłę zwiększoną do 4, więc warto grać w pierwszej rundzie i warto grać w drugiej. Wtedy będzie po prostu tak jak było. A w trzeciej rundzie będzie miała już troszkę mniej. Normalnie miałaby 5, a teraz będzie miała cały czas 4. Więc spoko. I uwaga, uwaga! Zmiana... Kurczaka. Kambi będzie miał 1 punkt, a Hemdal 11. Także beka. W sumie można to liczyć, że Kambi zboostowany. Kambi zboostowany. Ciekawe. Może będą więcej grali na kurczaka. Zbustowany Kambi, no nie wierzę. Hjalmar. Władca Undwik pojawia się maksymalnie po prawej stronie. Po lewej dla przeciwnika. Po lewej dla przeciwnika. Czyli... Czyli to jest na Skellige'ski Sztorm dobre, nie? Dobre na Skellige'ski Sztorm, żeby to zbić, bo on też się zmieni. Więc spoko. Udalryk. Nie można odwołać umiejętności. Żebyśmy dobierali tylko jedną kartę, a nie dwie. No tu mi napiszcie, bo akurat teraz nie mam pod ręką tego streama. Zobaczymy, jak ci szpiedzy będą działać.
Drakar bojowy, siła zwiększona do 6. Król Bran, co ciekawe, 4 punkty. I Svanrige 6, troszkę boost talii odrzucającej. Taki malutki, ale zawsze. No i to tyle chyba, inne poprawki... Nie, już nic nie mamy, także stream był dosyć króciutki, tylko te zmiany takie w balansie. No tutaj jeszcze Redzi próbują w miarę tego patcha dopracować, także jest ok, jest ok. Nie wiem jedynie dlaczego nerf płotki o jeden punkt, chociaż... O, nie jest źle, bo ona jednak pasywnie przychodzi na pole, może nie chcieli takiego dużego wejścia jak mamy na przykład z Browerem, Saskiem i tak dalej. No cóż, myślę, że wygląda to obiecująco. Będziemy mieli kolejne skrawki, można sobie coś kupić. Zobaczymy kiedy nowe karty. Na pewno jeszcze w Open Becie coś będzie. Jakieś nowe karty, a później gra wyjdzie już w pełną wersję. Będzie kampania fabularna. I będą pewnie nowi liderzy albo nowe frakcje. Na pewno nowe karty. Także... Czekamy na patcha, myślę, że jutro sobie zagramy jakąś już rozgrywkę rankingową, żeby dobić tą 14 rangę, bo jest bardzo bliziutko, 1-2 meczyki i będzie. Także dzięki bardzo za oglądanie, dajcie łapy, jeśli wam się podoba i widzimy się następnym razem. Bywajcie.